Moi drodzy, zapraszam wszystkich tutaj już do ustawienia się, abyśmy mogli zapomnieć już piękniej. Pogoda nam troszeczkę przeszkadzała, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z przebiegu turnieju i wyników, które uzyskaliście. Czy ja już mogę prosić o ciszę? Dziękuję. Słuchajcie, oddaję głos sędziemu głównemu panu Wojciechowi Jędrzejczakowi, który odczytał oficjalnie wyniki, a pana dyrektora prosimy o wręczenie pucharów dla zwycięskich drużyn. Ja tylko przypomnę, że w naszych turniejach już się stało tradycją, że zwycięska drużyna wybiera sobie nagrody. Ale jak już wybierze, to musi wydać wszystkie równe. Także zaczynamy od miejsca pierwszego, potem drugie, trzecie i do trzeciego miejsca są nagrody, także podchodzicie oczywiście wszyscy, bo do wszystkich są pamiątkowe dyplomy, ale pierwsze trzy miejsca są punktowane i pucharami, i nagrodami, także drużyny sobie wybierają nagrody. Już oddaję głos panu sędziemu. Pozwólcie, że udostępnię wam miejsce na nagród. Stanę tutaj. No, ja przede wszystkim wam dziękuję za to, że mimo, że walka w cudzysłowie była zacięta, ale zdrowa rywalizacja i wszyscy są w sali, nikomu się nie stało. Chyba, że się mylę. Nie mylę się. Fajnie. Tu niebezpieczeństwa musi być. Bezpiecznie. Wiecie co, tak patrzę na tę pogodę i ona nas na początku pokonała, ale teraz my ją zwyciężyliśmy. A były wnioski, żeby przywrócić miasteczko, ale byśmy musieli tu siedzieć. Pan dyrektor by musiał nam zapewnić kolację. Chyba na to by nie wszystko. Dobra. Gratuluję wszystkim. No ale punktacja ma to do siebie, że jednak zwycięzcę nam tutaj wyłania. Chcę tylko powiedzieć tak, że tutaj jeszcze konsultowaliśmy z jednym z zawodników, jak te punkty, skąd się biorą i w ogóle, słuchajcie, program jest napisany i to też nie jest tak, wydawałoby się na wprost, że zdobyłem w jednej konkurencji 3 punkty, w drugiej 15, w trzeciej jeszcze suma tych punktów daje mi miejsce. To jest może nie skomplikowane, ale to proste, ale jeśli takim samym wynikiem, na przykład w testach, było 3 zawodników i to akurat na 20 pytań już zdobyli prawidłowe odpowiedzi 20, no to wszyscy mają pierwsze miejsce. 19, drugie. I suma tych miejsc to mówi o tym, że są pośrednie punkty i tak dalej. Klasyfikacja jest tu. Dobra, już więcej nie ma ludzi, bo pan dyrektor się niecierpliwi. Podziwiam fajne puchary, bo są okolicznościowe i naprawdę fajne. No, to powiem tak. W grupie pierwszej, czyli w tych zespołach czteroosobowych, damsko-męskich, pierwsze miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Poznaniu. Zapraszamy. A macie opiekunkę? No jasne, przecież ta pani tutaj dużo pracy włożyła. Gratulujemy. Pan dyrektor wręczy puchar. Puchar pewnie gdzieś będzie stał w zawodzie. Dyplom okolicznościowy. Gratulujemy serdecznie. Aniu, podziękowania dla ciebie. Proszę bardzo. No i co? Puchar mam w szkole odbiorą, ale nagrody nie. Tak jak powiedziano, team walczy, coach jest 3 kroki z tyłu i no, kto jest kapitanem? Kto jest kapitanem? Decyzja 5, 4, bo wam odbierzemy, albo nie damy. No, dobra, już wzięli. Gratulujemy. Wszyscy mają już kosaki. Thank you.
plecaki sobie może czas myśleć o wycieczce albo co najmniej o wakacjach. Oczywiście. Dobra. To słuchajcie. Zespoły trzyosobowe to szkoły. Inaczej, uczniowie troszeczkę starsi. I oznajmiam wszem i wobec, że na pierwszym miejscu uplasował się zespół szkoły podstawowej numer 1 w Kostrzynie. Tacy są. Zapraszamy. Zapraszamy. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna ze szkoły podstawowej numer 5 w Lubowie. Gratulujemy! Z ważnego zimowskiego obowiązku powiem, jak pojadę do Lubonia, to się też będę bezpiecznie. Szkoły podstawowej będą reprezentowały Poznań. A drugi zespół, Ukraińcy i uczniowie ze szkoły sobie w środku szkoły w Poznaniu będą reprezentowali Poznań, a zawodnicy ze szkoły sobie gdzieś w Lubowiu będą reprezentowali powiat na finale wojewódzkim tego turnieju, który odbędzie się 16 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie. Sprawy organizacyjne to jest domena już pana prezesa Urzędu Przemysłowa Piotrowskiego. Opiekunowie się namówią. Na drugim miejscu wśród starszych Oronny. To znowu szkoła podstawowa numer 5. Szkoła podstawowa numer 5 z Lubonia. To drugie miejsce w grupie starszych. To znaczy, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Grupie młodszych na trzecim miejscu upasował się zespół szkoły podstawowej numer 1 w Lubowie. Zapraszamy. Zapraszamy jedynkę z Lubonia. Gratulujemy. Pan Kowy, pan dyrektor schował siebie w gabinecie. Marcin, chciałem tobie pogratulować. Bardzo proszę. Kapitan jest. Gratulacje. Proszę. Gratulacje. Proszę, Marcin. No, Lubojacy, macie duży wybór na grup. Wszyscy taką samą. Gratuluję. Na trzecim miejscu, proszę słuchać, wśród starszych, uplasował się zespół szkoły podstawowej, po prostu gospodarze, w Iwnie. Zapraszamy! Zapraszamy! No, panie dyrektorze, to chyba z dumą wręczanie tego pucharu. Tak jest. Chyba się z panem podzielą i będzie u pana w gabinecie. Gratulujemy, gospodarzom. Kapitanem jest? Ja. Bardzo proszę. Dobra, na was czekają. Czwarte miejsce. Zespół Szkoły Podstawowej numer 75 w Poznaniu. Dyplomy czekają. Gdzie jest kapitan? Gdzie jest kapitan? Dziękuję za walkę. Szkoda, że zespołu czterech osób było tylko cztery. Na czwartym miejscu w klasyfikacji starszych uczniów upasował się zespół szkoły podstawowej numer 1 w Lubonii.
walkę. Bardzo dziękuję za przyjęcie. Zajął zespół Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie? W Lomoniu. Na pewnym miejscu zespół Szkoły Podstawowej nr 4 w Lomoniu. Dziękuję za walkę. Uwaga, uwaga, bo na szóstym miejscu w tej grupie uplasował się zeszłym szkoły podstawowej nr 75 w Poznaniu. To zespół, który wśród starszych będzie reprezentował Poznań na finale tego turnieju, finale wojewódzkim 16 maja w Koninie, także wojewódzkim ośrodku wychowawczym. Siódme miejsce, szkoła podstawowa nr 61 w Poznaniu. Gratuluję. Gratuluję bardzo. I się zmierzyło. No właśnie, na pierwszym miejscu byłem ja, na ósmym miejscu wśród starszych reprezentacja Szkoły Podstawowej wśród Urszulanek Poznania. Urszulanki starsze są? Są! Dziękuję za przyjazd, dziękuję za walkę. Na koniec. Gratuluję. Gratuluję, dziękuję za walkę. Po raz kolejny. Jeśli mi pozwolicie, to bardzo wam dziękuję za to, że mogłem wam sędziować. Gratuluję wszystkim. Gratuluję opiekunom intensywnej pracy. Niektórym też i sukcesu życzę na przyszłych turniejach. Dziękuję i do zobaczenia z niektórymi koniami. Moi drodzy, ja jeszcze tylko chcę przypomnieć, że powiat poznański, miasto Poznań na finale wojewódzkim 16 maja w Koninie reprezentować będą w grupie młodszej, czyli 10-12 lat, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubomiu. Natomiast w grupie starszej Szkoła Podstawowa nr 1 w Krotoszynie i Szkoła Podstawowa, Kostrzynie, przepraszam, i Szkoła Podstawowa nr 75 w Poznaniu. Wszystkie informacje na temat tego finału wojewódzkiego są na naszej stronie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu. Tam jest dokładny adres. To jest, będzie się to odbywało w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie. Tam są wszystkie informacje zawarte na tej stronie. Nie musicie już nic zgłaszać. Ja was zgłaszam, te wszystkie drużyny, na ten turniej. Jeżeli opiekunowie będą mieli jakieś pytania w związku z tym turniejem, to kontakt ze mną telefoniczny, jak najbardziej służę pomocą. No i to wszystko. Te cztery drużyny do zobaczenia 16 maja w Koninie, a reszta do zobaczenia może za rok. Słuchajcie, tak tutaj stają przede mną dwie pozorantki. Konkurencja była ciekawa, ale dzięki ich jakiejś aranżacji tych zachowań. Koleżanka tutaj w tej białej koszuli, no chyba niektórym naprzątała jakiegoś takiego zaangażowania. Niektórzy po prostu nie wiedzieli, co zrobić, ale tak to po prostu się odbywa. Całe szczęście, że to były pozorantki, ale myślę, że jakby w realu trzeba było zadziałać, to chyba też jakoś potraficie. No później ta starsza już się zamieniły rolami, bo ile można krzyczeć, albo ile można leżeć na materacu, prawda? Gratulujemy i dziękujemy. Są teraz jeszcze takie przesłuchy, że pan prezes tutaj mówi, kto wiesz, czy nie będzie mniej angażować do organizacji wojewódzkiej. Ale to już pana dyrektora wola. I krajowy, dobra. Dziękuję. I już na sam koniec. Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, więc bardzo krótko.
Na początek chciałbym wszystkim podziękować uczestnikom i opiekunom za cierpliwość i za pogodę ducha mimo niepogody za oknem. Chciałbym serdecznie podziękować moim koleżankom i koledze, którzy przygotowali dzisiejszą imprezę, pani Agnieszce Tucholskiej, Hannie Karolczak, Elżbiecie Pasik i Miłoszowi Kodersztajnowi. I trochę prywaty. Igor, Hubert i Kacper. Bardzo wam dziękuję za to trzecie miejsce. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym na sam koniec już podziękować panu dyrektorowi za gościnę, za wspaniałą organizację, za gorące przyjęcie i za bardzo profesjonalną obsługę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ostatnie ogłoszenie. Kamizelki, które macie na sobie, proszę, abyście złożyli tutaj do tego koszyka. Szczęśliwej drogi powrotnej do domu.